Cześć kochani, jesteście gotowi na zwiedzanie nowego miejsca we Włoszech ze mną? Zabieram Was dzisiaj nad Lago di Garda. Właśnie się szykuję, kąpiel zrobiona, delikatny makijaż i jedziemy coś pozwiedzać. Nie wiem, czy nam się uda, bo teraz jest okres bardzo turystyczny taki. Wszędzie jest pełno ludzi i mam nadzieję, że uda nam się tam dojechać, bo są problemy z parkingiem, z korkami, także mam nadzieję, że coś nam się uda nakręcić. I pokażę Wam dzisiaj troszkę pejzaży właśnie w dni moje wolne. Za 3 dni wyjeżdżam na wakacje, ale już od kilku dni mam wolne w domu i dlatego sobie tak jeździmy codziennie w inne miejsce. Coś tam nakręciłam, coś, jakieś zdjęcia zrobiłam właśnie, by pokazać Wam moje okolice. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda, to zapraszam Was w podróż razem ze mną. Pierwsze to jest Lago di Garda, Desenzano, Sirmione okolice, a drugi to Sulzano z pięknym basenem, który ma widok na całe jezioro. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten widział już właśnie moje zdjęcia z tych dni. Jest po prostu cudnie. Piszcie w komentarzach, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Zapiszcie się na mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i zaczynamy! Gotowi na podróż? Planowaliśmy dzień w Sirmione, ale niestety w dzień przed Ferragostem jest to niemożliwe, by tam dojechać i by zaparkować, więc zmieniliśmy plany. Jesteśmy w Rivoltella, bo niestety do Sirmione nie dało się dojechać, ale tu też jest pięknie i też polecam, by zwiedzić. Jesteśmy w pięknej restauracji Arpeggio. Restauracja Arpeggio znajduje się nad samym jeziorem. Piękne widoki, malutki plac zabaw dla dzieci, pyszne jedzenie i ceny naprawdę odpowiednie. Zjedliśmy w pysznej restauracji i teraz idziemy się troszeczkę przejść, żeby to wszystko strawić. I jak dojdziemy do jakiegoś miejsca, w którym nam się podoba, to się wyłożymy i może jeszcze zdążymy się wykąpać. Woda jest naprawdę przeźroczysta. Oto mój mąż już tam jest w wodzie troszkę. Dzieci też chcą się wykąpać. Jak tylko będzie jakiś punkt taki, że nam się podoba, jest trochę cienia i troszkę słońca, to znowu się wykąpiemy. Polecam Wam odwiedzenie Lago di Garda, bo jest naprawdę piękne. Plaże po części kamieniste i w pewnym momencie są, jak przejdziecie tam ze 2 metry, to zaczynają się piaszczyce. Bardzo ładne. Tam daleko, widzicie, po drugiej stronie jest Sirmione. Tam niestety nie doszliśmy ze względu na korki. Następnym razem Was oprowadzę po Sirmione.
Idziemy sobie i Anastazja chce, żebym ją prowadziła, a ona ma zamknięte oczy. Mąż się ze mnie śmieje, że chodzę z patykiem od Chińczyków. Że co? Kaciuszki sobie odpoczywają. Chodź, Gabriele. Pięknie odpoczywają sobie, bo są śpiące. Dlaczego chcesz je wystraszyć? Nie. Powiedz cześć. Cześć. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Mój kapelusz jak najbardziej się sprawdza i czuję się, jakbym była nad morzem, a nie nad jeziorem. Piękne widoki i relaksujący szum fal. Cud, miód i orzeszki. Prawda? Kochani, nasz dzień zaczyna dobiegać końca. Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dzieci jeszcze się pluskają w wodzie. Jest piękny dzień, słoneczko, ciepła woda. Woda cieplejsza prawie niż w basenie. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie było. Mimo, że chciałam jechać do Syrmiony, chciałam Wam pokazać, jak piękne jest miasteczko w Syrmione i nie udało nam się to ze względu na okropne korki, to i tak było bardzo sympatycznie. Polecam Wam tą restaurację Arpège, którą byłam w niej już 4 razy i za każdym razem zjadłam naprawdę świetnie. Pyszna pizza, pyszne owoce morza, ceny niezbyt wygórowane, dlatego warto przyjechać. Pozycja jest wspaniała ze względu na to, że położona jest nad całym jeziorem, piękny widok, na zewnątrz jest piękny basen z fontanną i nawet taki malutki plac zabaw, jeśli jesteście z dziećmi, to będzie Wam warto właśnie pójść do tej restauracji, bo się tam dzieci też pobawią. Ogólnie nad Lago di Garda przyjeżdża bardzo dużo Włochów, Niemców i właśnie jest też dużo Polaków. Ceny są dość wysokie, jeśli chodzi o nocleg i hotele, ale jest już to taka miejscowość bardzo wypoczynkowa i to jezioro, jakby nie było, jest troszeczkę inne niż to nasze nad jezioro Iseo. Nasze jezioro Iseo ma same kamyczki, tak jak tutaj, jak widzicie, jest pełno kamyków, ale jak wejdziecie do wody, to później metr takich kamyczków i później zaczyna się piasek. Długa, długa odległość od brzegu jest właśnie płytko, można z dziećmi do tej wody wejść i jest całkiem, całkiem fajnie. Tak się zakończa nasz dzień. Krótki filmik, krótki vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie, no i zapraszam Was w moje okolice. Jeśli byliście, to dajcie znać, gdzie i czy Wam się podobało. Jeśli planujecie tutaj wyjazd i macie pytania, to piszcie do mnie. No i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Cześć Wam! A na pazurkach kolor Charbon numer 70. Wizyta łabędzi. Pięknie sobie płyną. Ktoś tu robi pańki. Pok! Mama! Piękne widoki. Idziemy. Chodź, Tusia. Patrzcie, jak pięknie. Piękne są takie zaułki, uliczki. Piękna roślinność.
kwiaty. Miśka już nie może. Zmęczona. Daj. Idziemy. Typowo turystyczne miasteczko, pięknie. Na szczęście w każdym miejscu we Włoszech są takie fontanny z pitną wodą, gdzie można się napić. Bye.